Akcja filmu rozpoczyna się w przeszłości, w afrykańskim rezerwacie, kiedy lew Alex był jeszcze małym lwiątkiem, którego uczył jego kochający ojciec Zuba. Zuba pokazuje mu łapę, na której widnieje znamie w kształcie Afryki, które Alex również ma na łapie. Właśnie wtedy Makunga, podstępny lew, który chce być lwem alfa, rzuca wyzwanie Zubie. Zuba walczy z Makungą. W trakcie walki Alex opuszcza rezerwat i zostaje schwytany przez kuzowników. Zuba znajduje zaginionego syna i rusza na ratunek. Zostaje zastrzelony przez kusowników, ale udaje mu się uwolnić skrzynkę Alexa, która wpada do rzeki. Zuba przeżył, ale niestety ma dziurę w uchu. Skrzynia z Alexem dociera do Nowego Jorku. Zostaje wyłowiona i umieszczona w nowojorskim zoo, w którym Alex robi furorę. Wiele lat później, na Madagaskarze, cztery zwierzęta przygotowują się do powrotu do domu dzięki samolotowi, który rzekomo naprawiły pingwiny. Zabierają się z nimi król lemurów Julian, Maurice oraz dwie małpy, Mason i Phil. Z pomocą lemurów samolot zostaje katapultowany w powietrze. W samolocie kończy się paliwo i samolot spada z nieba. Marty, Alex i Melman krzyczą z przerażenia, a król Julian traktuje to jak przejażdżkę górską. Podnieś ręce, Morris! Z podniesionymi rękami jest jeszcze zabawniej! Ich właz otwiera się, a on i Morris zostają wyssani. A spadochron otwiera się, co powoduje, że Julian krzyczy, że umie latać. W międzyczasie Melman wyrzuca z siebie, że kocha Glorię. Rozbijają się o ziemię, a kiedy opada kurz, rozglądają się, zastanawiając się, gdzie są. Skipper i inne pingwiny świętują lądowanie. Grupa spotyka turystycznego jeepa i dostaje telefon komórkowy, który wypada z torby starszej pani. Co ciekawe, jest to ta sama osoba, która w pierwszej części skopała tyłek Alexa. Tak wyjątkowo! Następnie idą na skraj klifu i widzą wszędzie zwierzęta. Hipopotamy, lwy, zebry i żyrafy. Melman początkowo myśli, że są w zoo San Diego. Słuchajcie, co to za miejsce? San Diego. Tym razem mam 40% pewność. Szybko zdając sobie sprawę, że wylądowali w Afryce. Wędrują dookoła, a Alex spotyka się ponownie z Zubą i jego matką. Zuba rozpoznaje Alexa po znamieniu na jego łapie. Synku. Matunga jest szczęśliwy, ponieważ planuje zostawić Zubę i Alexa ze sobą i sam zostać samcem alfa. Marty spotyka inne zebry, które wszystkie brzmią dokładnie jak on. Pomyślałem, że się przedstawię. Cześć, Marty! No, co tam się dzieje? Witają go w swoim stadzie. Gloria spotyka inne hipopotamy i staje się obiektem zainteresowania Motomoto, czyli miejscowego przystojniaka. Melman spotyka żyrafy i pyta ich o leki. Mówią, że teraz, gdy ich szaman nie żyje, jeśli jakaś żyrafa zachoruje, po prostu wchodzą do nory i czekają na śmierć. Przerażony Melman zgłasza się na ochotnika, by zostać szamanem żyrafy. Matunga rzuca wyzwanie Alexowi na rytuał przejścia. Melman, po tym jak pomógł młodej żyrafie ze złamaną nogą, dowiaduje się, że brązowa plama na jego szyi jest objawem choroby szamana i ma 48 godzin życia. Tymczasem pingwiny porywają jeepy safari, aby naprawić samolot. Przez to wielu turystów zostaje uwięzionych w afrykańskim rezerwacie. Małpy przyprowadzają całą grupę małp jako dodatkową pomoc w naprawie samolotu. Nana prowadzi turystów do przetrwania. Skoro daliśmy sobie radę tam, to damy ją sobie gdzie tylko chcemy! Podczas rytuału przejścia Alex ciągle myśli, że to jakiś rodzaj tańca, dopóki nie zostaje wyrównany ciosem przeciwnika. Matunga prosi Zubę, aby wygnał Alexa. Zuba abdykuje, ponieważ nie może go wygnać, a Matunga zostaje lwem alfa. Alex, Melman i Marty są bardzo smutni. Marty, ponieważ wszystkie zebry są do niego podobne, Melman, ponieważ ma 2 dni życia i że Gloria bawi się z Motomoto. Julian i Morris proszą Melmana, aby wyraził swoją miłość do Glorii. On to robi, a ona nieźle się szokuje. Wodopój stada wysycha, a Alex postanawia zbadać sprawę, w związku z czym musi opuścić rezerwat i być uczciwym celem dla myśliwych. Alex rozpoznaje Martiego po śladzie ugryzienia na tyłku z pierwszego filmu, uspokaja go i prosi, aby poszedł z nim. Makunga mówi Zubie i mamie, że Alex opuścił rezerwat. Zuba natychmiast ucieka w poszukiwaniu syna. Mój syn,
Ale Kay chciał to naprawić. Poszedł w górę rzeki. Opuścił rezerwat? Nie. Próbowałem go zatrzymać. Przy wodopoju Motomoto próbuje kopać w poszukiwaniu wody, ale znajduje tylko diamenty i złoto. Julian i Morris pojawiają się i oświadczają, że bogowie wody zadowolą się złożoną w ofierze zwierzęcą ofiarą dla wulkanu. Melman, myśląc, że zostało mu mniej niż dzień życia, zgłasza się na ochotnika. Gloria protestuje, próbując odwieść Melmana od tego pomysłu, ale on podjął już decyzję. Alex i Marty przechodzą przez mroczny las i docierają do źródła blokady wodnej. Tamy wzniesionej przez nowojorskich turystów na czele z Naną. Alex zostaje złapany w pułapkę linową. Każe Martiemu udać się po pomoc. Przy wulkanie Melman stoi chwiejnie na skraju przepaści, patrząc na rozgrzaną do czerwoności magmę. Nagle pojawia się stary szaman. Mówi, że wszystkie żyrafy mają brązowe plamy, więc nie ma czegoś takiego jak choroba szamana. Gloria podbiega do Melmana, żeby powiedzieć mu, aby nie skakał, ale potyka się i chwyta go za rogi. Wyznają sobie miłość. Właśnie wtedy wbiega Marty i mówi im, że Alex ma kłopoty i że potrzebują samolotu. Na miejscu katastrofy małpy strajkują. Mason i Phil negocjują ze skipperem i domagają się urlopu macierzyńskiego, mimo tego, że wszystkie małpy są samcami. Gloria, Marty i Melman podbiegają i każą im natychmiast przygotować samolot. Ale skipper nie może tego zrobić, dopóki nie rozbije związku. Jednak Phil przedstawia obciążające zdjęcie skippera oraz jego lalki. Skipper udziela im urlopu macierzyńskiego, a małpy od razu biorą się do pracy. Alex zostaje zabrany do kolonii turystów, gdzie planują upiec go na kolację. Właśnie wtedy pojawia się Zuba i uwalnia Alexa. Widząc, że turyści to Nowojorczycy, Alex zaczyna wykonywać swój słynny taniec. Turyści poznają Alexa, którego uważali za martwego. Zuba również dołącza do zabawy. Jednak Nana nadal chce ich zjeść i celuje w nich strzelbą. Nagle samolot przelatuje nad głowami i zrzuca wiadro z łańcuchem małp. Lwy dostają się do środka i dzięki pewnemu nieporozumieniu na łańcuchu małp, pingwiny otrzymują rozkaz zniszczenia tamy. Nana staje na szczycie tamy i próbuje zestrzelić samolot. Pozbawiona kul, macha torebką tuż przed uderzeniem wiadra w tamę, niczym kula do burzenia, rozbijając ją i wyrzucając wodę z powrotem w dół rzeki. Tymczasem przy wulkanie Julian i Morris stoją sami nad przepaścią, zastanawiając się nad ofiarą. Nagle pojawia się Mort, który przeżył upadek, a obecnie próbuje przetrwać ogromnego, przerażającego rekina, który podążył za nim w głąb lądu. Gdy rekin rzuca się na lemury, zwisają z krawędzi przepaści, podczas gdy rekin spada w dół, by umrzeć w płomieniach. W tym momencie widzą wodę płynącą w kierunku wodopoju, co prowadzi ich do przekonania, że ofiara zadziałała. Wyschnięte zwierzęta są przeszczęśliwe, widząc wodę z powrotem. Są szczęśliwsze, gdy widzą Alexa i Zubę stojących dumnie na kapsule, dryfujących po wodzie w ich kierunku. Makunga przychodzi i wyniośle mówi im, że chociaż przynieśli wodę z powrotem, Alex nadal jest wygnany. Alex mówi mu, że ma dla niego prezent i daje mu torebkę Nani. Makunga przyjmuje ją z radością, ale prezent ma akompaniant wewnątrz kapsuły. Widząc jej torebkę na ramieniu Makungi, krzyczy zły kotek i atakuje go, prowadząc go za ucho. Zuba podnosi upadłe berło i oferuje je Alexowi. Alex odmawia, ale Zuba nalega, aby przynajmniej podzielił się nim. Oboje jako alfa lwy, gdy zwierzęta się radują. Następnie widzimy zwierzęta na weselu. Chociaż początkowo Gloria i Melman są widziani w centrum wesela, ostatecznie scena przenosi się na prawdziwą parę. Skippera i jego tańczącą lalkę z kiwającą głową, której głowa jest przyklejona do ciała taśmą klejącą. Melman od niechcenia mówi, że małżeństwo nigdy nie potrwa długo. Długo z nim nie wytrzyma. Pingwiny i małpy odlatują samolotem na miesiąc miodowy, gdzie mają zostać opłacone wcześniej znalezionymi diamentami oraz złotem. Spędzimy miesiąc w Monte Carlo i wracamy, chyba że wcześniej skończy się złoto. Uważajcie na siebie! Alex, Marty, Melman i Gloria są zadowoleni, że mogą czekać w Afryce, aż oni wrócą. Alex mówi Zubie, że zostaną z nimi. Zuba ma zły wyraz twarzy,
ale łapą wykonuje gag. Wszyscy się śmieją. Melman i Gloria patrzą na siebie z miłością, a Melman bełkocze o tym, co w niej kocha. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Madagaskar.